Siemaneczko, jestem Pepetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy akcję robić nawozy oraz opysk. Więc lecimy na koncie 188 tysięcy złotych, proszę państwa. Co się podziało między naganiami? Podziało się dużo. Przyjechali po byki, zabrali byki, naprawdę stosunkowo dobre pieniądze dali. 155 tysięcy za byki i 65 tysięcy dostałem za ususika. Ususik już poszedł, jestem zadowolony. Niestety takie pieniądze, ale to nie wszystko, ponieważ no wiadomo, mówiłem o nawozach, więc musiałem kupić nawozu. Miało być cała dzierżawka, niestety chłopaki nie mieli na stanie saletosanu, więc przywieźli mi 4 tony po 500 kg każdy. O koszt 14500, coś w tym stylu. Z dowozem. Więc nie ma tragedii, postawię sobie to na razie pod ten, bo to wiadomo, będzie potrzebne mi pod na żyto posiać. Będzie potrzebne mi na jęczmin, potrzebny będzie mi na pszenicę, potrzebne będzie jeszcze mi na łąki. Więc jeszcze będzie troszeczkę nawozu. I tak to jest minimalna, powiedzmy minimalna ilość, bo to gdzieś w granicach jeszcze długie tyle trzeba będzie przywieźć. Jakieś 12, jeszcze 8 ton minimum. Zobaczymy, czy coś wtedy to da sobie radę z tym. To wszystko. Na razie wsiadam do 30. Wsiadam do 30. 30 została, miała być do sprzedania. Ale stwierdziłem, że jednak ta 30 jest w dość dobrym stanie. Sensu nie ma jej sprzedawać. Więc lecimy. No tutaj musimy polecieć. No troszeczkę już znosi. Nie zastanawiam się, znaczy case nie zapisz do opyskiwacza, powiem szczerze, że ma to dźwigać. Mimo to jest 600 kg, musiałem skombinować jakieś placki jeszcze większe tutaj do 30. Bo naprawdę jest słabo pod tym względem. I troszeczkę miota nią, ale to nic, na to przeżyjemy. Na razie nie ma tragedii. Tyle sobie wiecie, ona tam taga, ten opyskiwacz. Ogólnie miałem robić akcję nawozy, czy jest na mnie kuźwa. Trzeba jeszcze opyski zrobić. Odżywki na właśnie na zboża. Więc mnie głupoty nie będę robił. I czekajcie, teraz sobie biegnę dopasować. O, chyba nie tutaj coś zabiję. Dobra, lecimy, bo trzeba troszeczkę tutaj dokarmić ten jęczmień. Chwasty nie wyszły. Jedynie gdzie wyszły mi chwasty, to wyszły mi na życie. Na życie, przy kukurydzy na mnie, na kieszonkę i równocześnie na zianówkę. Powiem szczerze, no słabo. Trzeba tam będzie to pysnąć. Tam było doprawiane wszystko, no, ale jednak coś tam, jednak coś boli tą działkę. Trzeba się dowiedzieć, co tam trzeba jej dopieścić ją bardziej i powinno być elegancko. Teraz daję odżywkę. Powiecie, masz nawet na łóz, daje się dać odżywkę. Ale daję taką odżywkę troszeczkę słabszą. Troszeczkę to jest może błędny pomyślunek. Ale troszeczkę słabszą odżywkę, żeby zobaczyć, jak to ogólnie będzie wyglądało. Bo jęczmień, no nie wiem, jak tutaj po tej działce. Tutaj ludzie, po tej części właśnie zakupowanego, ta ziemia była, no by to nie dbali. Jedynie co dbali o ziemię, to tam, gdzie było kupowane pole, to było po nażyto, gdzie jest żyto. To tam faktycznie była dbana, była petarda ziemia, a tutaj wiecie, nie wiadomo, na razie był nakład zrobiony taki, jaki i był, czyli obornik gnojowica był, teraz jest odżywka, później gdzieś za dwa tygodnie, jeszcze gdzieś myślę w kwietniu dam nawozy. Podejrzewam, że już ten temat ogólnie zamknę. O, deszczyk się puścił, zajebiście. I myślę, że już temat dokarmiania i ogólnie jego pielęgnacji zbóż powinienem zamknąć. Tak mi się zdaje. I powinno być eleganckie. Trzeba mi było zaraz okunąć, chociaż nie, wy tego chyba zbytnio nie słyszycie. To jeszcze nie jest tak źle. Tak, co zrobiłem? No, gdybym się dokończyłem, to zwoziłem. To wszystko. Więc dużo tego nie było. Więc masłają. Tylko te nawozy dowieźli. I to wszystko w temacie. Więc nie ma tragedii. Mówię, teraz tylko dopieść te pola, które są teraz potrzebne tutaj. Sprawdzić, jak to będzie wyglądało. No 158 tysięcy, nacięcionik na pewno palcem w piłku powinno mi starczyć.
bo jeśli na upad tego jeszcze zostaje mi przepraszam Internationala, na którego mogę dostać 35 kapci, więc na upad tego jeszcze go sprzedam, z tego względu, żeby o kurwa to leje, żeby móc jeszcze kupić do tego ciągnika. O, czekajcie. No solidnie kurwa sypie. Kurwa, pyspacza go nie wiem, że to. Trudno. Zrobię powiedzieć. Odnośnie tego. A, kurwa, wątek wiedziałem przez to. No się siła, nie wiesz. Nagrywam na zapłat, dlatego jak widzicie 11 lipca, to jest już na piątek 19 w stylu, więc takie nasze teraz trafiają. Tak chcę jakoś tak kurwa cicho to wszystko teraz. A wszystko jest ogólnie ustawione i dlatego. Dobra. Dobra, ale będzie gdzieś nakład zrobiony, to będzie nakład zrobiony, też nic nie stanie. Lepiej, żeby robić nakład, niż mam i tam gdzieś nie dopyskać. A więc nie jest tak źle. No, chyba raczej opysku mi to nie starczy, bo tak liczę, to nie mi dać opysk. A na pszenicę dać nawóz, bo ten nawóz może troszeczkę będzie w świecie. No jednak chyba szybciej szło i wydajniej. Szybciej po prostu. Więc zobaczymy jak to będzie. Bo tutaj będzie poprawka gdzieś za dwa tygodnie. Będzie tutaj dawany jeszcze nawóz. Więc zobaczymy co to będzie. Czy będzie lepszy plon do przyszłego, poprzedniego roku, czy nie. Chociaż ten rok, można powiedzieć, nie był jakiś oszumiający pod względem plonu. Jedynie co oddało, to oddała soja i oddał kukurydzę. Bo to nie mogę powiedzieć, kogo złowa o tym. Bo naprawdę tutaj to elegancko oddało. Kukurydzę naprawdę zajebiste pieniądze zrobiliśmy. 25-26 tysięcy? Bo coś takiego było. Nie chcę teraz zgadywać do końca, jak tam dokładnie było. Ale tego było troszeczkę. Nie ma co oszukiwać pod tym względem. A nie, ale podniosłam chyba. A dobra, jak powiedzę, tak będzie. Bo jeszcze chcę nawóz zrobić wszystkim, bo zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Ładnie, mieliśmy ładnie się rozgrzebił, schowanie wygląda. Więc tragedii tutaj to nie ma. Pod tym względem nic nie ma. Nie ma źle. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Pod względem rodzaju. W późniejszym czasie. Jak to będzie planowało, no bo teraz patrząc ciężko jest powiedzieć, ale nie ma źle. Dobra, ja to chyba zaraz wszystko sobie zostawię, pójdziemy sobie chyba po prostu do case'a i będziemy co nawet darmozy zrobimy. Dobra, sobie tak zrobimy, bo żeby tak nie było jednolicie, tak powiem. Dobra, idziemy, czonka już praktycznie połowa poszła. Już sobie case stoi z tym smeczką odpięty, bo będzie jechał. No zdajemy, będzie jeszcze go drugi pożyczał case'a, bo rozwalił mu się naczelnik. I pyta mnie, czy mu będę pożyczyć. Nie, dobra, wiesz, bo mówię, u mnie to i tak nic nie robi. Bo i tak mówię, ja mam pieśniownik pełno, to mogę sobie pan pozwolić na to, żebyś ty wziął na to. A będę chciał u niego pożyczyć z kolei czwórkę pół, bo on nawet wjedzie, bo będę chciał kupić. Ale nawet nie wiem, czy on nie zechciał kupić po prostu większego pługa. A mi poczekaj, jest taki fajny pług. Będzie pasował. Nie wiem, czwóreczka. Mam też fajny pług, bo on ma bodaj, czekajcie, chcę zobaczyć teraz na tą szerokość. Nie, tutaj trzeba. Jak to się zmieniało? 15 metrów, dobra. 15 metrów, to będzie tak optymalnie, żeby lepiej to do siało. Dobra. Dobra, cyk. No a to jest nawigacja, to wiecie, tu będzie można sobie na navigation jeździć teraz, elegancko. Tego mi chodziło, żeby właśnie case'a sobie zapiąć do rozsiewacza.
I to jednak trochę precyzyjnie będzie robił to dawkowanie. W porównaniu do 30, nie wiadomo, ożywki to jeszcze jedna inszość, ale te nawozy muszą być zrobione. Jako pierwsze tutaj na pszenicę przede wszystkim. Tu nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądało. Wszystko jest fajnie porobione, troszeczkę tutaj chłopaki chodzili gdzie nie gdzie w te zboże, no ale to będę tutaj będę się szczypał. I tak ogólnie gdzieś będzie pewnie lekko jeszcze poszerzane w tę stronę. Więc zobaczymy na następnym pewnie modernizacji budowy i tego typu rzeczy. Więc zobaczymy. Chociaż ogólnie ja się dowiedziałem tutaj odnośnie turbiny wiatrowej, to będzie takiej malutkiej na własny użytek. Znalazłem taką za 50 tysięcy. Ja sam się właśnie tutaj pewnie dzieje tak optymalnie postawić właśnie tych negach, tutaj właśnie tutaj jest betonowany, utwardzony. Więc powinno być elegancko. Powinno być elegancko, proszę Państwa. I będę zadowolony. Muszę to wszystko sprawdzić, dobra. Teraz tak, sobie pojedziemy teraz z tej strony. Tyk. A rzucimy trochę więcej nawozu, nawozu więcej nie stanie. Pod między zawsze musi być robione jak najwięcej. I od razu pociągniemy sobie łąkę. Bo jeszcze na łąkę też trzeba troszkę tego nawozu. Więc to dwa piszenie na jednym razem. Uuu, macie daje, jeszcze nie dobrze. Ja to widzę. Więc patrząc, trzeba tak trochę powiedzieć, bo nie podawkować to wszystko, bo to pewnie ma więcej nogi, zobaczymy się, jak to będzie wtedy próbowało. Trawaty, no bo te zboża tutaj. No co się tylko nie idzie, 10 godzin, bo tak na łocach to miary, to i tak szybko idzie, 10 na godzinę. Jeszcze raz jedną drogą stronę powinien ktoś wkrać. Chyba środkiem mi powinno być elegancko. Teraz mi pies nie ma, to bo ucinek mi opila. A więc tutaj nie ma takiej tragedii. Elegancko będzie. Lugiemko była znana, będzie teraz znowu dostanę. Dostanie, to powinno być troszeczkę lepiej. To zaczęło tam jest tydzień temu dawałem nałóz. Teraz powinno lepiej to zadziałać, jak to będzie jeszcze raz nałóz wsypany. I teraz będzie elegancko. O. I teraz miodzie idzie robota. Kurwa, to naprawdę ten deszcz puści, ja pierdzielę. Dobra, teraz tak. Znaleźć tą ścieżkę, trzeba będzie chyba sobie długo ścieżki chyba ogólnie iść, proszę Państwa, bo problem jest z tym, aby dobrze to wytapiać. O szerokością ta nawigacja jest. Jeszcze jak w poprzednim odcinku mówiłem, do dużego końca też będzie nawigacja założona, więc tutaj już też precyzyjnie będzie można robić cokolwiek, czy nawet oranie, czy uprawki, cokolwiek. No to będzie dużo bardziej precyzyjnie, czy nie widzę zdawać. Mimo wszystko, że tak gdybym mam pewną, to jednak też fajnie ją będzie lepiej dawkować po prostu pod tym względem. Zobaczymy. To wszystko w Finlandii wyjdzie. Więc no, jest petarda. Zobaczymy. Gdzie jest patanda, proszę Państwa. No i tak to można sobie zrobić. Teraz tak, ogólnie myślę, że teraz mamy przewinięte. Teraz myślę, że chyba do kwietnia przewinąć, bo w zasadzie nie będę się w tym sezonie, w tym roku, taki mam zamysł. Po prostu ten owiec taki nie jest dla mnie zbyt dochodowy. Więc myślę, że uderzymy tylko teraz w soję, jeszcze pszenicę chyba trzeba będzie dać właśnie senną kukurydzę, no i chyba wszystko. Przejęćmy, proszę mnie, pszenicę, przejęćmy. Ej, przecież tu GPS-em stanęło.
No i jednak. Więc zobaczymy, jak czynnica będzie zimowa, a ja będzie ozima, a ja będzie jara wyglądała. Jedźmy dalej. Jestem ciekawy. No ale wiecie, lepiej tak sobie pokombinować, procedować i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No bo tak, kukurydzę mamy, zaś będziemy siać to życie na kiszonkę. Tam kawałki, ten kawałek zielony i tutaj przy gospodarstwie i tam po naszej prawej stronie, tam gdzie było żyto, będzie teraz soja i po owsi też będzie soja. Tam będę chciał mniej więcej takie same uprawy siać, żeby też trochę bliżej było mi to transportować. Zobaczymy, jak to finalnie wszystko wyjdzie, ale myślę, że będzie dobrze. Takie mam na arenie, więc zobaczymy. Dobra, teraz mi zostaje tutaj taki winkel. I co sobie tak pojadę, bo tak to będzie dobrze. Upa, masz jakieś rozpadało, ja pierdolę. No bo teraz trzeba było wziąć tak. Czyli trochę wtylinić tak, w ten sposób. No dobra, i teraz pojedziemy tak. No się będzie objechać. Sobie jeszcze. Zobaczymy. No taki kuna jest ten kawałek taki nijaki, tak powiem. Pod względem uprawy. Z tego, no ale co, takie pole jest, takie trzeba mieć i takie trzeba szanować pole, żeby było dobrze. I będzie mi on, nie? Dobra, teraz muszę mniej więcej pamiętać, gdzie ja miałem włączone, dobra, tu krzaczku. Musi jechać do sypać. Ogólnie na wozu. Do laka trochę trzeba przepalić prądu. Mówiłem, że trochę ubojnika wypnie, poszowóz ogarni, to jest wszystko w temacie, tak? Więc trzeba teraz wziąć i zasypać jeszcze sierpkę. Tyk. No ma teraz, żeby mi jednego baksa teraz świecił. No tak to byłem 2 lat 4. Baksy, szczerze mówiąc, ze względu, że miałem troszeczkę wygodniej. Nie chciałem dwóch, chciałem jednego baksa. Dobra, muszę paciaka typowego kupić, bo muszę zapomnę i walę w ten pust cegły. Niech się teraz wysypie. Cofniemy. Tutaj przygotujemy tutaj do następnego worka. Bo mówię, tego się mają najwięcej. I tylko odżywki teraz idą na... odżywki idą tylko i wyłącznie na jęczmień, a jeszcze trzeba będzie żyto opyskać na chwasty, tam jeszcze też trzeba dać nawóz. Więc nawozu na więcej idzie. Na więcej nawozu idzie, bo najszybciej się go ogarnia, tak? Więc się nie ma coś dziwić. I pasuje, zaraz tak, pojedziemy, dokończymy to pole. I chyba będzie wszystko w temacie, no bo szczerze nie mam bardziej więcej nic do takiej roboty teraz. Zobaczymy, jak to wszystko na nie widzie. Ale myślę, że ten nawóz też mi niedługo dowiedzą. Właśnie związany z... Teletosanem. To mi troszeczkę lepiej miało, tak? To później muszę cytować teraz. Z tym wszystkim, no ale... tragedii nie ma. To trochę po trochu, jak te 3-4 tony mi przywiedzą i też będzie elegancko. Będzie też jako tako wyglądało to wszystko. Plony do połania są, jeszcze trzeba je nawieść. Chociaż nie wiem, czy ja po plony, czy też będę... muszę popatrzeć.
powiedzieć o paru ludzi, czy lepiej dawać, czy dać obojętnik i nojowice razem i później jeszcze dać nawóz, czy tylko i później pod soję dać tylko wyłącznie nawóz i to starczy, jeśli powiem się zniweluje, zobaczymy. Jestem ciekaw, jak to mam wszystko ogarnąć, ale myślę, że to będzie dobrze. Patrz, jak jako taku zniwelował te chwasty, tam nigdzie nie gdzie jednak powychodziły jeszcze te chwasty. Ale ten rzepak to wiecie, no ten ciemnik nie jest taki już precyzyjny, mimo że jest naprawdę fajnie ogarnięty. Nie jest jakiś tam już precyzyjny, więc też trzeba nie powinien pomyśleć w drugim czasie pod jakiś większy, dużo masywniejszy ciemnik z dużą, lepszą dozą roboczej szerokości i nasypu przede wszystkim. A ten nasyp ma chyba 300 kilo, tak mi się z plutonu chociażby wypłuwać, żeby tego baksa powiedzmy co sobie spywać. A może to, może i to 1000 baksa zarego, zobaczmy. Będzie wyglądało, no patrząc na te pole teraz do ładania będzie naprawdę za niebiście długi czas oczekiwania do ładania, więc naprawdę będzie ciekawy. Masz po burzy. My sobie powiedziemy tak i później to będzie poprzek jeździć, jak powinno być GPS-em. Właśnie z tym się przestawać. Tak wystarczy jak teraz i też będzie skumionie, będzie w miodzie wyglądało. Więc ma tragedii. Przechadzę się dowiedzieć, czy ktoś by chciał ewentualnie może o gnojowicy od doktorów. Ma te gnojowice mam tyle, że nie wiem, nie jestem w stanie tego przelać. Wiadomo, mam tych szopera na rusztach. Liczę, że będę miał po taniości, będę taniej miał, a to też na kwestia tego nie jest aż tak dobrze pod tym względem, żebyśmy mogli sobie tak ciąć koszta i chyba trzeba będzie to gnojowo gdzieś po prostu sprzedawać albo nawet oddawać gdzieś innym gospodarzom z tego względu, że nie chcę tego trzymać. Mam 700 tysięcy litrów gnojowicy na rusztach, pojemności szamba. I powiem szczerze, no nie ma co z tym robić. Nie ma co z tym robić. A prawdę mówiąc. A trzeba coś, jakoś to będzie ogarnąć. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Troszeczkę tego mówię nawozu, trochę tego tak z tego będzie. Jakoś może ten rok będzie troszeczkę lepszy. Tak szczerze, tak sobie myślę, tak naprawdę racjonalnie, co nie? Jeszcze abstrahując od tej rozgrywki. Szkoda, że nie ma farmingu, a że z kolei tak samo nie będzie. Że nie ma też takiego jak właśnie nawóz naturalny i nawóz sztuczny. Żeby można było tak sobie dawać, że dajemy to i to. Jednak nawóz naturalny działa troszeczkę lepiej, ale bez naturalnego, ale bez sztucznego. Jednak ten sam naturalny nic nie daje. I odwrotnie, tak? Wtedy byśmy mieli zajebiście, byśmy mogli dawać sobie obornik, gnojowce i jeszcze nam ewentualnie opysk. Wtedy byłoby petarda dla mnie do głowy tak najbardziej w 100% realnie. Bo jednak co, no zielonym dajemy gnojowice, no może nawet niekoniecznie gnojowice, dajemy ten obornik przeważnie, damy te nawozy, dajemy opyski. Tak właśnie po kwestiach to jest tak, że no co, dajemy, tak jak ja w życiu, realny obornik, gnojowica, przepraszam, nawóz, nie gnojowica, bo się pojebało sąsiadem, ale obornik, nawóz, dość dużej ilości, bo tam wychodzi koło 500-400 kg, no coś koło tego musiałem dobrze policzyć, ale 100 kg soli, 150 kg fosforanu, nitromagu 200, czyli macie Ines, 250-200, to macie 450 kg, na hektar wychodziło. Tyle nawaliśmy. No i efekt jest. Bezalkowo, niestety na dzierżawach nie dało się dać po prostu odrzepki, ale powiem tak, nie jest tak źle. A tutaj właśnie daliśmy u siebie, to będzie na swoich ziemiach, to powiem. Daliśmy właśnie obornik, daliśmy nawóz, daliśmy. Teraz dawałem odrzepkę i powiem szczerze, wystrzeliło. Puk, mocno. No, tylko, że to było siane 20. któryś maj. Się nie mylę. Tam 20 maj, jakoś tak. Tutaj na swoich włościach, tak powiem. Było to odrobione. No i to było realnie. Tak samo to powinno być w farmingu, że na które dajemy tak petawki.
może nie aż takie duże, jak powiedzmy, ja dajemy na obóz, na łodzi, ale jednak coś tam dajemy na samochód, jak jest precyzyjny. Coś takiego powinno być w podstawce, bez precyzyjnego, bo ja nie wiem, czemu się precyzyjnym odnalazł. Nie chciałbym jednak po co nie dawać obłodnika, może chciałbym dawać obłodnik, a nie dawać granicy, ale chyba, że precyzyjny tego jednak, no, no nie ma tak. Więc zobaczymy, jak będzie teraz nowy farming, to chyba się przełamny i te precyzyjne rolnictwo pójdę. Ale to w 100% pewności to ja chyba nie mam pod tym względem. Czy pójdę precyzyjne, czy nie pójdę. Ale jestem ciekawy. Patrzcie, już poszło 2 baksy na te zboża mogły, no. Może nam stracić, może nam nie stracić. To jest tak ciekawe, powiem szczerze. A dobra, ja nie będę przedłużał. Będę przedłużał, bo to... Nie chcą, jest sezon, więc... Nie ma co jeszcze dużo rzeczy nie powiedzieć. Dzisiejszy odcinek był to na tyle. Jeśli tak, jeśli wam się spodobał, to ciepłe komentarze, dzięki za oglądanie, czy będzie z tego odcinka. Na razie, cześć.